Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Dying Light. Ostatnio mieliśmy tutaj wielki pokaz fajerwerków i mojego umierania. W jednym odcinku umarliśmy aż tyle razy, że naprawdę nie przypominam sobie, żeby było dosyć często to z mojej strony. No ale trudno, zdarza się i tak. I od razu wam kochani mówię, że chciałbym szybko jeszcze zdążyć przed dniem... O nie, to nie było tu. To było tu. Chciałem zdążyć jeszcze po zrzut, który tu jest. Bo dnia jeszcze nie ma, a jednak ten zrzucik się dosyć mocno przyda. I tak, z racji tego, że tu jest duży, to ja spierdzielam. To ja spierdzielam. Petardy, latarka, dobra. I tak, gdzie ja teraz chcę podążyć? Jakiego questa chcemy zrobić? Możemy zrobić ten dom z unoszącym się czerwonym dymem. Tylko ja bym chciał, wiecie co, dojść jeszcze do safe zona. Zrobimy sobie tego safe zona i od razu pójdziemy tam spać. Bo już się zbliża dzień. A jak wiecie, robimy tylko i wyłącznie questy w nocy. No myślę, że to jest bardziej emocjonujące niż takie chodzenie i robienie w dzień. Lubicie, ile to się czasem trzeba namęczyć, żeby głupiego questa zrobić. Chociaż ja nie powiem, bo dało się tego questa zrobić inaczej. Zaczęło mieć flary, ale niestety, ja jeszcze flary nie mam. Znaczy teraz już mam, ale wcześniej nie miałem. I tak, jak z naszą kasą? Jak stoimy? Brutalne ostrze. No kurde, nic nam po prostu nie wchodzi tej kasy. Plan strzały? No mamy go chyba. Serie, chemikalia, puszka, to jest coś, co ja będę chciał kupować jak najbardziej. Wartościowe przedmioty, to kukli możemy również sprzedać. I odblokowano osiągnięcie smykałka do interesu. Questów tu żadnych chyba nie ma. Ale tu możemy iść spać. A więc idźmy spać. Zróbmy tego safe zona. To by znów nie było problemu z tym lataniem. Bieganiem i lataniem. Brecken. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Brecken, jesteś tam? Jade, tu Crane. Jesteś tam? Crane? Ile antyzyny dostałeś? Słuchaj, Raiz chciał, żebym... On... wydymał nas. Mam tylko 5 fiolek. Co? Cholera! To starczy tylko na kilka dni! Słuchaj, Crane, mamy tu pewien problem. Na 18 piętrze wybuchła zaraza. Wracaj jak najszybciej. I nie waż mi się zgubić ani kropli antyzyny. No właśnie, nadal musimy pamiętać, że Rice nas wydymał jednym słowem. I że musimy jeszcze podejść do wieży. Dlatego zrobimy tego safe zona, przynajmniej tak mi się wydaje, że go zrobimy. Nie chcę też marnować zbytnio flary. Których nawet nie mamy. Rzućmy im tam petardkę, co by się nie rozochocili. No, musiałeś. Co ci to dało? Nic ci to nie dało, a tylko nas wkurzyłeś, no? Pal się, gamoniu. Dobra, już, przepraszam, już, nie będę. No tu to chyba nie wejdziesz. Umieraj. Dobra, udało nam się. Mamy kolejną bezpieczną strefę. 9 na 17, czyli już połowa za nami. No i tak, myślę, że teraz bez problemu możemy się wrócić do wieży. Tu jest wieża. Melina, wodorosty, nie, tu jest co innego. Wieża jest gdzieś tu. Czy ja coś pokicikałem? Nie, wieża jest gdzieś tu. Tak właśnie, wieża jest gdzieś tutaj. Dobra, no to lecimy, ruszamy. Ruszamy do naszej wieży. To pytanie, czy żadnego pirala nie spotkamy tutaj, no. Wiecie, wy się też możecie zastanawiać, dlaczego ja z nimi w tej chwili nie walczę. No, walka z koszmarami jest o tyle problematyczna, że zabijesz jednego, to ci wyleci dwóch następnych. Dlatego stwierdziłem, że lepiej po prostu jest od nich uciec, niż po prostu marnować czy amunicję, czy nawet zdrowie.
No ale myślę, że teraz to my sporo expa dostaniemy, jeżeli chodzi o kwatermistrza. No są agresywne bardziej, to prawda. Masz coś dla nas? Wielkie dzięki. Najmniejsza rzecz się przyda. Odblokowano legendę Haranu, czyli chyba... Ile nam wskoczyło? Dwa poziomy. 19 poziom przetrwania. No to jest spoko. Dobra, możemy iść już bez problemu teraz na miksturki. I co nam się wzrosło? Zwinność. Kogo ja widzę? To nam chyba niepotrzebne. Ja bym tą regenerację zrobił w końcu. 19 poziom przetrwania. Ja pierdzielę, to jest masakra. I w ogóle daje nam jakie przedmioty? Ile planów? No ładnie, ładnie. Dziękuję bardzo, panie kwatermistrzu. Hej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą... No to już słyszeliśmy. To już słyszeliśmy, nie będziemy tracić na to czasu. Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yasivdal? Volkan Dal? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petrol Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dal ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to, w połączeniu z obecnym stanem rzeczy, sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dal życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. No i fajnie. Kolejne questy nam wpadły. Dobra, oddajmy te okulary, bo mieliśmy... Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Mieliśmy dla Khalika pójść po okulary i po książkę o ogrodnictwie. Masz moje okulary i do tego znalazłeś książkę? Świetnie! Dobry Boże, ależ te okulary brudne. Coś ty z nimi robił? Nieważne. To bez znaczenia. Proszę, weź przyjmij to za fatygę. Co, kolejny poziom? A jak, 20? 20. To potrzebujemy 25, czyli teraz będziemy na maksa. Czyli właśnie pułapki. Crane, człowiek, który przywrócił światło. Weź to. Sorry, że nie słychać w moim głosie wdzięczności, ale mam dziś popieprzony dzień. Mogę w czymś pomóc? Tak. Ale Brecken nie da zgody. Zbyt duże ryzyko, powie. Ale potrzebujemy tego, prawda? Okej. Brecken chce większego bezpieczeństwa w nocy. Za dużo stworów czai się za drzwiami, nie? To ja zrobiłem nowe światła na te 10-kilowatowe lampy UV. Potęga. Włączone usmażą przemieńca z kilkudziesięciu metrów. Byłoby naprawdę wykurwiście. Ale te wszystkie żarówki UV marnują się w wieżach Mostu Niesławy. Na moście? Moment, masz na myśli ognistą ścianę Niesławy? Tak, największe lampy UV w tej części świata. Alfie, to nigdy nie działało, to była katastrofa, a potem musieli zniszczyć cały most. Cóż, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak zasilania. A jak włączyłeś prąd w podstacjach, system ponownie działa. Sam zresztą widzisz, że działa. Ktoś ci więc musi przynieść żarówki. Tak, tak. Ale jest problem. Część żarówek się przepaliła, tak? Nie działają. No i jedyny sposób, żeby stwierdzić, które działają, to zbierać je, kiedy świecą. Kolejny nocny bieg. Droga tam nie będzie zbyt trudna. Ale po zabraniu żarówek... Będziesz na ciemnym moście i z mnóstwem problemów. Tak. Ej, wiesz co? Może Brecken ma tu trochę racji. Zapomnij o tym, co mówiłem. Chociaż, kurde, szkoda. Nie, no tego questa to my zrobimy na pewno. Plan Ostry Elektryk. Dzięki, Alfie. No dobra, ruszmy może trochę z fabułą jeszcze do przodu, tylko... Ja bym jeszcze zaszedł sobie do sklepu. Mam dla ciebie ekstra ofertę.
Mamy jakieś kosztowności do sprzedania. Lary Zaida. Nie wiem skąd my je mamy, no ale dobra. Tak też może być. Dobra, tu w sumie już nie mam nic takiego do zrobienia. Oprócz zrzutu, który jest... O nie, przy elektrowni. To ten sobie na razie oszczędzimy. Przejdźmy się do Brekena. Masz tę antyzynę? Dawaj mi. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym kilkoro dzieci. Lepiej idź pomów z Breckenem. Zaniosę te leki do Leny. No to faktycznie bez rewelacji. To faktycznie bez rewelacji. Dobra, tu też jeszcze sklep, prawda? Klucz Bena Franklina, oczywiście go bierzemy. Oczywiście go bierzemy. Gwoździe też sobie wezmę, bo są dosyć potrzebne. Chcesz robić interes? Ogólnie wszystkie te rzeczy typu craftingu oczywiście zabiorę. I tak, Brecken jest tutaj, headquarters, ale my chcemy jeszcze pójść na górę, ponieważ mamy chyba pistolet dla Dawuda. Masz? Świetnie. Proszę, to jest obiecany klucz do mojego lombardu. Wiesz, kiedyś był najlepszy w mieście. A jak już mówimy o lombardzie, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Chciałbym, żebyś mi stamtąd coś przyniósł. I tak tam pójdziesz, no nie? Ach, co takiego? To jest... Tylko się nie śmiej, okej? Okay? Figurka Raya McCalla. Wiem, że to brzmi głupio, ale mój syn ją bardzo lubi. No dobra. Aczkolwiek ja wiem, jak to się skończy, ale wam tego nie wyspoileruję. Trzymam język za zębami. Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były ci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... To byłeś ty? Stary, pokazałeś im jak przetrwać! Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam. Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Byle nie za długo. No tak, właśnie, czyli... Żebym w końcu zrobił coś dobrego. Czyli niestety, ale kończą nam się również zrzuty antyzyny. I zrzuty chyba całkowicie. Dobrze cię widzieć, Crane. Ciesz się, że nie widziałeś, co tu się stało. No, myślę, że ja bym sobie lepiej poradził niż ty. Od tego mam łuk zresztą. Rahim? Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiat wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Tak se myślę. Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym... Crane, trzeba to zrobić. Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda!
Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! O fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a, a to całkowicie niewykonalne. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Okay. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! No dobra. Mamy wątek smutny, ale zarazem szczęśliwy. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Może pani Aldemir zgodziłaby się na współpracę. Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. Kyle, zacząłeś mieć jaja. Mówi Jade. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie wiem, ile mamy czasu, więc się streszczę. Musisz mi pomóc. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Pomożesz mi? Jasne, pomogę. Super. Spotkajmy się w jednym z wagonów na moście kolejowym przy szkole. Dobra. A, Jade, posłuchaj. Jeśli nie znajdziemy antyzyny, będziemy musieli pogadać. O czym? Nie teraz, Jade. Spróbujmy najpierw obrobić magazyn Raisa. Potem się zobaczy. Okej, to zjeżdżamy na dół. Może jeszcze ten zrzut, który tam był koło elektrowni, może on jeszcze jest. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jade wie, gdzie można znaleźć więcej antyzyny. Mam się z nią spotkać w jednym z wagonów niedaleko szkoły. Zobaczymy. Bo nie wiem, czy czas leci, gdy jesteśmy w wieży, czy jest zatrzymany. Jest ten zrzut? Niestety go już nie ma. No lipa. Dobra, ale zróbmy jeszcze przy okazji może torbę Falona. Pobiegamy trochę. Chociaż, wiecie co, nie zrobimy torby Falona, tylko zrobimy zadanie, które pozwoli nam... Które pozwoli nam w końcu robić flary UV. To jest dla nas w tej chwili bardzo, ale to bardzo ważne, bardzo potrzebne, bo bez tego, bez flar i bez rzutów, to my będziemy robić gucio. Nic nie będziemy robić. Flary są teraz skorowym naszym takim. Czy to Crane? Słychać mnie w ogóle? Kto mówi? Tu Tolga. I Fatim. Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej. Ruchy! To i uprzejmy. Tolga, nie mów tak do niego. Zamknij się, Fatim. Oddaj mi to radio. Tylko go rozścieczysz, idioto. Zamknij się, bo cię trzasnę. Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię. Specyficzni. Pięknie. To mało powiedziane, że oni są specyficzni. Dobra, zgubiliśmy pościg na szczęście. I te hangary są chyba tutaj.
Nie, jeszcze dalej. Te hangary będą tu. No, chodźcie, przyjemniaczki, chodźcie. O kurde, oni mają broń. No dobra, chciałem zrobić to po cichu, ale widać, że się nie da. Oddaj im te strzały. Gagatku. Tam coś pluje. Ja mimo już gram na myszce i klawiaturze, naprawdę czasem te korzystanie z tych broni jest ciężkie. Tak, pośpiesz się. Przez ciebie mamy opóźnienia. Tak właśnie ja sobie robię chyba. O ty kurde orzeszku. Wszyscy? Nie wszyscy. No, umarłeś? Umarłeś. Dobra, tylko to naprawdę nie będzie teraz łatwe. To będzie w cholerę trudne. A mówiąc w cholerę, to jest naprawdę trudne. Ten to w ogóle się ściął, delikatnie mówiąc. Użyjmy apteczki. No i to będzie naprawdę zajebiście trudne. Dlatego ja trochę bym ich tu wyciął. Póki oni nas jeszcze nie widzą. Jeszcze żyjesz? To ty kurwa Terminator jesteś? O fuck. Nie chciałem spaść, tak szczerze powiedziawszy. Ale widać, inaczej się chyba nie da. No dużo jest tutaj tych gagatków. Mam flary brejeczego, ale co mi po flarach, skoro to jest pełno przemieńców? Zobaczcie, ale ja się delikatnie teraz skupię. O. Trzeba zrobić inteligentnie. Ja wiem, że to nie jest podobne do mnie, ale no, będę się starał to zrobić właśnie w ten sposób. Delikatnie ich tu powycinać. On gdzieś tu stoi. No tak, Kyle, bardzo ładnie żeś to zrobił. Bardzo ładnie żeś to zrobił. Zu ile ich tu jest? Jak one nas znajdą właśnie w ten sposób, to już mamy przekichane, bo nie wyjdziemy stąd. Cicho sieć. Dobra. Będzie headshot. Ale nie rozumiem, czemu nie było tu headshota, no? No dobra, może jednak był. Leż i się nie ruszaj. 24 minuty nagrywania. Tak, tam jest duży. Tu też jest ich od cholery. Nietykalny. Achievement nietykalny. No bardzo ciekawe. Jak mnie zaraz dotknął, to pożałuję tego achievementa. Dobra, cisza. Szczęście, cisza. 27 strzał. To też nie jest dużo. Użyjmy kamuflażu na wszelki wypadek. I musimy zacząć już teraz szukać.
V anuluj. Dobra, otwieramy to. Niestety nie ma... A nie, jest! Think. Jeszcze jeden i terpentyna jest potrzebna. Dobra. Umieraj. Użyjmy jeszcze raz kamuflażu. Żeby się trochę wtopić w to otoczenie. Zapytacie pewnie, dlaczego nie używam... Dlaczego nie używam broni, ale nie chcę ich po prostu tutaj zbytnio przyciągać. Dodatkowo nie chcę też używać... flara, nic z tych rzeczy, nie lotuję tego wszystkiego, bo chcę zrobić to jak najszybciej. Dobra, mamy już cynk. Tylko terpentyna. I może nam się uda to zrobić bezgłośnie. Tam są zombiaki. To, co to jest? Nie ma przejścia. No niestety nie ma przejścia. Dobra. O cholera. Bo niech straci target. Niech straci target. Użyjmy petard może, co? Tamtą stronę. O cholera. No nie. Dobra, jest problem. Może nas tu nie znajdą. Zyszczaj. Jak on tu wejdzie, to mamy problem. Miejmy nadzieję, że tu nie wejdzie. Dobra. Tu jest chyba wejście. Kurde. Ile was tam jest? Nie wiem, czy wejście też nie jest od górnej strony. Dobra, tędy jest już czysto. No ale nie, tu nie ma wejścia. Tu niestety nie ma wejścia, kurde, to gdzie to może być? Czyli jednak może i na górze. Żywasz noc, nie! Nie może tak być, ja muszę to zrobić w nocy. No tak, jak ty tak się będziesz spinał, stary, to ja ci w przyszłości w parkuru nie widzę tutaj, no. Definitywnie. No właśnie, tu było na dole wejście. No dobra, zrobimy tego questa niestety w dzień już. Nie zdążyliśmy go zrobić w nocy. Ale zrobiłbym go w nocy bez problemu. W ogóle te zombiaki sobie odpoczywają. Te zombiaki sobie tu odpoczywają. Dobra, lotowanko. Alkohol zawsze na propsie. No i dzięki temu, że zrobimy sobie już tutaj tego questa z Zaidem, będziemy mieli dostęp do planów, Clara. Co będzie oznaczać, że już nie straszne będą nam nocki. A i co, ty jesteś kurwa Terminator? Co ty taki wielki? No ty, ciebie chyba naprawdę coś boli. Wow! Kiciuś! Kto ty taki mocarny jesteś? I łepek, i łepek, i łepek! Naprawdę? Nie zabiłem cię ostrzem, zabiłem cię kopniakiem. No można, tak ewidentnie można. Jeszcze was więcej jest, widzę.
I one wszystkie są takie mocne. Kopniak! I czemu jeszcze nie mam dobitki, przepraszam bardzo? Już? Jeszcze nie? No ja nie wiem, dlaczego wy takie jesteście odporne, a na kopniaki już nie jesteście odporne? To trzeba cię zbutować. Tyk, cyk, tyk. O, już nie żyjesz, dobra. Jak już nie żyjesz, to git. 30 minut nagrania, muszę się uspieszyć. Może dojdziemy do Zaida, co? Jeszcze może zejdziemy do Zaida. No nie, no ale skrzynek to ja sobie nie odpuszczę. Mimo wszystko, nie odpuszczę sobie tych skrzynek. Mamy kolejne punkty umiejętności do rozdysponowania. Nie wiem, czy dojdziemy do tego jeszcze ocaleńca, który tam potrzebuje pomocy. Miejmy nadzieję, ale... może być różnie. Oczywiście sobie jeszcze przelukam tutaj w międzyczasie. No właśnie, takie rzeczy jak te, je nigdy nie odpuszczam. Nigdy nie odpuszczam takich rzeczy. No i chyba już możemy wyjść. Ja nie wiem. No Salały zginął, no właśnie, no trudno. Umarł to nie żyje. Umarł to nie żyje. Klukam jeszcze, czy tu nie ma żadnej skrzynki, ale chyba już nie ma. Dobra. Idziemy do Zaida, idziemy oddać tego questa i będę się z wami już powoli kończył. Tego przyspieszę troszeczkę naszą linką. Przyspieszę naszą linką. W ogóle widzicie chyba pierwszy raz świat w barwach tutaj. Pyk. I jesteśmy już prawie... O, co to było? Wiosło. Prawie jak w The Thailand. Prawie jak w The Thailand. No to już jest Tolga i Fatim. Dobra, idźmy jeszcze na szybko spać. I oddajmy questa Zaidowi. Masz je? Masz je? Pokaż mi. Tak, o tak. Stary, wspaniale. Zaid będzie żył. Zapowiada się początek. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie, oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jak je robić i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. Okej, moi drodzy, ale to by było na tyle. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Mamy plany Flary Zaida. Trzymajcie się. Hej, hej.